Dzisiaj chciałem przedstawić możliwości urządzenia najnowszym Hyundai X35 z 2015 roku. W grupie tych pojazdów dodano funkcję automatycznego wyszukiwania czy też detekcji systemu pokładowego. Jest to bardzo użyteczna funkcja, pomoc w diagnostyce, coraz bardziej popularna. Pozwala ona nam na przeskanowanie samochodu pod względem obecnych sterowników oraz kodów błędów. Czyli nie musimy każdego sterownika z osobna wybierać, możemy cały samochód przeskanować. Mamy od razu podgląd, jaki sterownik jest obecny, z jakim możemy się połączyć oraz czy są w nim zawarte kody błędów, czy też nie. Mamy też podgląd to, ile sterowników ten tester jest w stanie zdiagnozować. Jeżeli jest, tutaj jest też sortowanie u góry wtedy, jeżeli są kody błędów, można je odczytać, sprawdzić, połączyć się ze sterownikami tylko tymi na czerwono, które mają kody, z racji tego, że takich nie ma. Ja się połączę z silnikiem, wtedy jest to też uproszczone połączenie. Klikamy sterownik, który chcemy się połączyć i łączymy się z nim. Mam połączenie, mamy wyświetlany numer VIN, kody błędów, następnie parametry. Tych parametrów tutaj mamy naprawdę bardzo dużo. Wszelkie informacje dotyczące wtrysków. Jest to 2-litrowy diesel, też warto wspomnieć. Następnie mamy aktywacje tak zwane, czy też testy. Tych aktywacji również jest sporo. I funkcje serwisowe. Tutaj w silniku jest dostępna funkcja odpowietrzania układu paliwowego. Połączymy się do innych sterowników, tam będą inne funkcje serwisowe. Co ważne, wszystkie są opisane po polsku. Krok po kroku, w jaki sposób taką funkcję przeprowadzić. Wychodząc ze sterownika, możemy powrócić do autodetekcji. Następnie możemy wejść w kolejny sterownik, taki jak na przykład ABS, czy też airbag. Podobnie, kody błędów, parametry związane z układem ABS, czy też ESP, prędkości kół. Tych parametrów również tutaj mamy sporo. Aktywacje, szczególnie w ostatnich aktualizacjach, sterowniki, które są dodawane w pojazdach, są rozwinięte na bardzo wysokim poziomie, także tych funkcji mamy bardzo dużo. Tutaj różne funkcje serwisowe, kalibracje czujnika przyspieszenia wzdłużnego, kąta skrętu kierownicy, odpowietrzanie układu hamulcowego, czy jakieś inne zerowania konfiguracji. Ponownie wejdziemy w kolejny sterownik, może to być airbag. Tutaj również mamy nazwy części. I co fajne, w poduszce powietrznej wyświetlane są poszczególne oporności, co też nam pozwala w bardzo profesjonalny sposób zweryfikować bezwypadkowość pojazdu.
Mobilizer. W sterowniku Immobilizera możemy znaleźć między innymi informacje dotyczące ilości zakodowanych kluczy, ale co najważniejsze, funkcje serwisowe, takie jak uczenie się klucza, programowanie, zmiana hasła składającego się z czterech znaków. Możemy sprawdzić, do czego taka funkcja jest przydatna, na czym ona polega. Ta funkcja serwisowa może być bardzo przydatna, gdyż pozwala ona na awaryjne uruchomienie pojazdu, nazwane profesjonalnie limp home, czyli awaryjny dojazd do warsztatu. Można awaryjnie ten pojazd uruchomić, wpisując kod PIN czterocyfrowy. Można go również tutaj zmienić, więc to jest dosyć ciekawa funkcja, zarezerwowana często tylko wyłącznie do serwisów autoryzowanych. Są również inne funkcje serwisowe w sterowniku Immobilizera. Wykaz wszystkich funkcji serwisowych dostępnych w tym modelu.